Jaki mem końcu być. Czy w ogóle opłaca się? Rysiek, kiedy był młodzieńcem, miał nad łóżkiem zawieszony na sznurku nabój ostry. Jego mama bardzo była zaniepokojona tym faktem. Jaki jest sens niepokoju jego mamy? To jest proste. Ale po co on robił coś takiego? Zbanalizuję teraz pewną kwestię. Rysiek był człowiekiem, który użyje takiego słowa, który odczuwał ból istnienia, a w związku z tym buntował się, a w związku z tym miał skłonność do czegoś takiego, żeby ryzykować. Jego rodzice obawiali się o to, żeby ich syn nie ryzykował własnym życiem. A on cały czas balansował, był na granicy między życiem a śmiercią. Witam wszystkich. Dobry wieczór. Siemacie dzieci. Spotykaliśmy się w klubach, było ich mnóstwo na terenie Śląska i graliśmy na dżemach, przeważnie utwory bluesowe na triadzie. Rysiek przyszedł do zespołu przyprowadzony przez perkusistę. W poprzednim zespole ja śpiewałem. Przyszedł, ile miał wtedy, 18 lat, zaśpiewał, no i tak zostało. Okazało się, że jest talentem pierwszej wody. Rychu był bardzo wrażliwy na piękno, na... No nie wiem, był takim człowiekiem subtelnym. Z tego co pamiętam, to w ogóle na... Dlaczego zwróciłam uwagę na Rycha? Bo pięknie malował kiedyś i nie przypuszczałam, że jego kariera potoczy się w zupełnie innym kierunku, jako muzyka, bo zawsze dla mnie on był właśnie malarzem i takiego go widziałam, a potem jak się okazało, że on zaczyna tam działać w jakimś zespole, na razie to było w podziemiu, w undergroundzie, to w zasadzie byłam zdziwiona, że nie poszedł w kierunku malarstwa, w którym był naprawdę dobry, a poszedł w kierunku muzyki. Rysiek jako muzyk mi się wydaje był genialny. Jako młody człowiek pamiętam, że potrafił imitować głosy wszystkich wokalistów, których lubił. Od Cockera przez Paula Rogersa, tych głównie cenił i lubił, ale potrafił jak Stevie Wonder zaśpiewać. Pamiętam, że kiedyś jak przyszedł na próbę,
powiedział, a zaśpiewasz wam jak Czesław Niemen na przykład i śpiewa jak Czesław Niemen. Wtedy był strasznie chłonny i głównie Rogers, Cocker, ale też i Niemen z naszych wokalistów i potrafił wiele. Później już znalazł swój styl i był w tym stylowy i dlatego był taki prawdziwy, że nie śpiewał nic, co było mu obce. To była taka przyjaźń, która polegała na podobnym oglądzie świata, podobnym spojrzeniu na pewne rzeczy, podobnym odbieraniu ludzi, rzeczywistości i w związku z tym bunt. Bunt w stosunku do tego, co było proponowane. Chociaż puste mam kieszenie, no i wody czasem brak. Ja już nigdy się nie zmienię, zawsze będę żył już tak. Po prostu zwrócił się do mnie, abym ja spróbował coś pisać. Ponieważ wcześniej wydałem parę książek, ale poetyckich, spróbowaliśmy razem. I w tym momencie Benno Otręba dał mi muzykę do Outsidera. Tekst powstał dokładnie w dwa dni. Rysiek był bardzo zadowolony. Dlaczego? Sądzę, że dlatego, że nazwałem to, czego on akurat nie mógł nazwać. Na pewno to chodziło w nim, ale nie mógł tego dokładnie wypowiedzieć. Ja stałem troszeczkę z boku i wydawało mi się, że mi się udało. Ale jedno wiem po latach, prawdę musisz znać i ty. Zawsze warto być człowiekiem, choć tak łatwo. Znając go wcześniej, jeszcze z okresu szkoły podstawowej, on już wtedy był inny. To on nie kreował siebie na innego człowieka, on po prostu takim był. On się buntował przed wieloma rzeczami. Ja nie wiem, ty może nie pamiętasz, ale był taki okres, że za noszenie długich włosów w ogóle mogłeś być na przykład zwinięty przez policjanta na ulicy i zamknięty na 24 godziny czy na ileś tam, na jakiś czas. Za to tylko samo, że masz długie włosy, także to on się nie kreował na nikogo innego, on po prostu takim był, no. Bunt pokoleniowy. W tych piosenkach, które Rysiek pisał, to ja myślę, że tam było więcej z życia. Z tego szarego, brudnego, na co dzień niepozornego życia. I tam w tym życiu, nawet w takim życiu mogą powstawać wielkie hasła. To może też się pewnym ludziom nie spodobało, tym, którzy śpiewają o skowronkach, o ptaszkach, o pięknej miłości, cudnych ideałach. On nie chciał zmieniać świata, on chciał zmieniać tylko siebie. On podejmował walkę z sobą i ta walka przybiera różnego rodzaju formy. W każdym razie nie chciał zmieniać świata, bo świata się nie da zmienić. I to z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Było takich kilku facetów, którzy chcieli zmienić świat i z tego wyniknęły straszne, straszne rzeczy. Kochankiem, aktorem z ulubioną rolą.
oceanem, pustą szlaką. Jestem i wyrobię, nawet sędzią, nawet katem. Nawet katem jestem ja, jestem, jestem wszystkim. Jestem nawet Bogiem, tylko sobą być nie mogę. Wiesiek był muzyką, przede wszystkim był muzyką. Był wielkim artystą, a przy tym tak prostym człowiekiem był. To w nim uderzało właśnie, że był tak wielkim artystą, a przy tym był taki normalny. Czasem spał nawet w jakimś bloku kiedyś, pod gazetą przykryty. Zwyczajny, prosty człowiek, a tak wiele dawał ludziom. I dalej będzie dawał, bo on nie umarł, tylko cały czas żyje. W sumie Rysiek jakby nie jest tej epoki. On powinien się urodzić właśnie w tej epoce, kiedy byli hipisi, żyli. Epoka Woodstocku, 69. Wtedy powinien grać i to na świecie. Tylko Polska zna jego talent, jego wielką moc, a niestety na świecie nic o nim nie wiadomo. Bo w latach 70. wszyscy hipisowaliśmy, byliśmy hipisami. Długie włosy, filozofia nam odpowiadała, ale potem każdy jakoś z nas chciał się stabilizować życiowo, trochę już później w sumie. A Rysiek wierzył w tą postawę do końca i był autentycznym hipisem do końca. Co znaczy być hipisem? Różnie można rozumieć to słowo, prawda? I można różnie rozumieć słowo wolność. A hipisem w znaczeniu założyć poszerzone spodnie i zapuścić brodę, czy tam, nie wiem, zapalić trawkę. Tego rodzaju hipisem nie był. Ale był człowiekiem pokolenia ludzi, którzy w pewnym sensie kontynuowali ten ruch, który był w latach 60. Tak zwanej kontrkultury. Wehikuł czasu to był utwór, który bardzo lubił śpiewać, ponieważ kojarzył mu się z czasami właśnie 60. lata, tam 70. Tamte czasy, on uwielbiał te czasy po prostu, ale podobało mi się w nim to, że był w ogóle mistrzem improwizacji. To był mistrz świata w improwizacji i kiedyś na koncercie śpiewał właśnie te czasy powrócą, powrócą. Kiedyś tak zaśpiewał i to było takie piękne. Raz tylko to zaśpiewał. Nie wiem dlaczego raz tak zaśpiewał. Nikt się go potem o to nie pytał. Lecz we mnie zostało, co jest tam. Że to nie poszło w las. Dużo bym dał, by przeżyć to znów. Wehikuł czasu, a to byłby cud. Mam jeszcze wiarę, odmieni się lód. Znów kwiatek do lupy wetknie. Rychu to w ogóle był takim facetem, takim ładniusim, piękniusim, naprawdę, jak na mężczyznę to miał urodę taką niewieścią, bez zarostu, do tego te długie włosy i w ogóle zwracał uwagę na to ze względu na swój wygląd kupę dziewczyn, a w szczególności moją i jednej dziewczyny. I pamiętam takie śmieszne zajście, a w ogóle to jeszcze muszę powiedzieć, bo chodził po tej szkole w ogóle tak jakby nikogo nie zauważał. Dla niego nie istniała żadna ładna dziewczyna czy brzydka, w ogóle nikt. Chodził sobie po prostu sam dla samego siebie. A że mnie z koleżanką się bardzo podobał i pamiętam takie śmieszne zajście, jak żeśmy kiedyś za nim powędrowały po szkole,
a chodził do takich naszych znajomych, do mojego bloku, na parterze oni mieszkali. I chciałyśmy go jakoś wybawić z tego pomieszczenia. Wzięłyśmy kamienie, zaczęłyśmy rzucać po tym oknie. Okazało się, że Rychło oczywiście nie wyszedł, bo to nie było jego mieszkanie. Wyleciał ojciec tego chłopca, zaczął nas przeklinać, wyzywać od gówniar, od szczeniar, przegonił nas. Jeszcze się kupę wstydu tylko najadłam i na tym się to skończyło. A Rychło tak jak mnie nie zauważył, tak dalej, nie widział w ogóle, że istnieje na tym świecie. Ja wam powiem taką sytuację, Rysiek mi opowiadał, że pracował kiedyś w fabryce Malucha. Na jakiejś sztancy, która w ogóle odbijała tam. Wielkie blachy, tak, maluchopodobne. Strasznie chciał grać na organkach, nie? Tam był hałas niesamowity. No i mówi mu, że jak tylko była chwila przerwy, to gdzieś na tych organkach tam ćwiczył po prostu. I no, długo nie pracował, wiadomo, to była ambicja jego ojca, bo ojciec tam coś z samochodami miał wspólnego. No Rysiek strasznie chciał grać, no przecież grał, już grał wcześniej, grał, no. W różnych zespołach amatorskich, ale grał już na organkach i śpiewał. Rysiek z natury rzeczy był człowiekiem takim pogodnym. Nie był wcale takim ciągle zdołowanym człowiekiem, jak mogłoby się wydawać. Wiadomo, że miał, jak każdy z nas, różne stresy, różne kłopoty. W większości to wynikało właśnie z tego jego uzależnienia, bo wiadomo, że to mu nadawało pewien taki rytm. Musiał ciągle załatwiać potrzebny mu towar i w ogóle, ale poza tym, jak wszystko było okej, to był człowiekiem towarzyskim i bardzo, bardzo zabawnym. Na przykład wiele sytuacji zabawnych też sam stwarzał przez ten swój sposób bycia, coś takiego. Wystarczy na przykład tylko sobie wyobrazić, że my wysiadamy z autokaru i Rysiek w tym swoim długim płaszczu, w kapeluszu z walkmanem na uszach, który ma na full puszczony tam walkman, wchodzi do hotelu i na dzień dobry w recepcji coś tam mówi, sam nie słysząc, recepcjonistka ma szczękę opadniętą, nie wie dokładnie co się dzieje, nagle wjeżdża jakiś facet z Księżyca czy coś takiego. Zadziwiało mnie w nim szczególnie to, że miał fenomenalną pamięć. Pamiętał wszystkich aktorów, oglądał po 3 filmy dziennie, szczególnie westerny. To był jego świat. On żył w innym świecie, włączał sobie wideo, oglądał westerny, oglądał różne filmy. Wtedy się czuł fajnie. Każdy film, jak raz obejrzał, pamiętał każdego aktora, pamiętał muzykę, kto napisał. W każdej kapeli znał muzykę. Jak tylko był jakiś problem, kto tam grał w tej kapeli wtedy i wtedy. Rysiek tylko się zastanowił i powiedział ten i ten. Fenomenalnie to było. Kiedy byłem mały, pytałem, co to życie? Pytałem, co to jest życie, mamo? I dziś życie to ja i ty, w tym tak, to drzewo i kwiat. Wolność, duże słowo, natomiast nurtuje to w pewnym momencie ludzi samo słowo wolność, Wiktoria, czyli coś takiego za wszystko, zawsze człowiek jest odpowiedzialny w życiu za postępowanie, każdy go ocenia w pracy, na ulicy, w pociągu, w autobusie. Wolność to coś takiego, co można samemu rozwinąć, jakąś myśl. Ja myślę, że wyobcowanie się z tego zaklętego ciągu zazdrości, ja wiem, konkurencji, obserwacji, nieżyczliwości, to jest taka mała wolność, taka osobista, malutka wolność. Rysiek nie lubiał zamknięcia, nie lubiał, jak ktoś mu coś narzuca. On po prostu cały czas swoją drogą szedł. I pamiętam, w dzień po ślubie
poszedł odprowadzić Danka na dworzec. I okazało się, że... Znaczy, przepraszam, Rysiek wrócił po 2 tygodniach, jak go poszedł odprowadzić. Wrócił po 2 tygodniach i okazało się, że oni przez 2 tygodnie siedzieli za blokiem na działkach i pili. Te 2 tygodnie były czymś takim, co potwierdza pewną bliskość moją i jego. Ale te 2 tygodnie nie było żadnego rodzaju męczarnią. Ludzie z sobą przybywają latami, godzinami, minutami. Nieraz jest jakiś... pojawia się jakaś nuda, pojawia się jakieś konflikty, różnego rodzaju nieporozumienia. A ja z Wydlem potrafiłem milczeć. A milczenie jest też pewnego rodzaju porozumieniem i formą przyjaźni. Ja myślę, że Rysiek marzył o wolności. Wiadomo, że to jego uzależnienie ograniczało ogromnie jego poczucie wolności, swobody. I wydaje mi się, że to był jego największy osobisty dramat, bo jak nawet teraz już po tym odwyku w kwietniu właściwie, rozmawialiśmy z nim na ten temat, to on właściwie powiedział, przyznał nam się, że myśmy na początku w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego jego uzależnienia. I dopiero kiedy zaczęliśmy sobie uświadamiać to, to właśnie takim najbardziej szokującym dla nas momentem, to wtedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy, bo właściwie tak jak wszyscy w Polsce, nie wiedzieliśmy nic na ten temat, na czym to polega. Jedynie dla nas najbardziej szokujące i wstrząsające było to, jak Rysiek jest uzależniony od tego, to znaczy, że musi w odpowiednich... nie wiem jak to powiedzieć, że musi niemalże codziennie być. Od pewnego momentu Rysiek już po prostu nie umiał zapanować nad swoim życiem. To jakby uciekało mu między palcami. Po prostu ciągło się, a on nie umiał to jakby wskoczyć na tą drogę, którą on wcześniej wybrał. Troszkę zboczył i nie umiał wejść z powrotem. No i zapłacił taką cenę, jaką zapłacił.
początku, jak jeździłem właśnie z Joe'em i spałem z Ryśkiem w jednym pokoju, dziwiło mnie to, że zapalał światło, musiał mieć zapalone światło, włączał radio. Leciała muzyka cichutko, ale leciała cały czas. Przewracałem się z boku na bok, pytam się go, dlaczego tak robisz? Po prostu powiedział, że boi się ciemności, samotności. Zawsze był takim samotnikiem w zasadzie. Miał mało przyjaciół, takich bliskich. Nie wiem, co było tym powodowane, że jakoś tak selekcjonował chyba on sobie ludzi. Może ludziom on nie pasował. No nie wiem, jak to określić w ogóle, ale był człowiekiem takim, no innym po prostu. Po prostu innym. Samotność wśród ludzi, wśród wielbicieli. Rysiek na przykład pisał mnóstwo samotności i przeważnie w piosenkach też był na nie. Na nie dla wszystkiego. Myślę, że człowiek, który ma talent, który jest ponadczasowym talentem, w pewnym momencie gubi się w tych wszystkich przekazach, w tym milionie informacji, który przepływa z ust do ust. Nawet w tym całym uwielbieniu w stosunku do jego osoby. Ciągle poszukuje prawdy. Stykając się z ludźmi, nie zawsze widzi, że zdania są jednakowe i wtedy szuka po prostu jakiegoś azylu. Ucieka w głąb siebie, do wnętrza. Jest zagubiony, nie potrafi znaleźć tych prostych odpowiedzi na pytanie, co to jest wolność. Każdy człowiek za wszystko w swoim życiu płaci, ponieważ każdy z nas musi dokonać jakiegoś wyboru, z czegoś rezygnując, musimy wybrać coś innego. A w związku z tym płacimy za to, ponieważ Rysiek był bardzo bliskim człowiekiem. Ja wiem, jaką on cenę za to zapłacił, za swoją postawę i za to, w jaki sposób żył. Ta cena jest wiadomo jaka. Tylko 38 lat. I to jest ta cena. Ja nie wiem nic powiedzcie mi wytłumaczcie mi jak żyć. Jaki mężczyzna?